Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowica. Dzisiaj jest kolejny odcinek symulatora D-Ray Rally. I dzisiaj pojedziemy sobie, no niestety, z powrotem na bazę wojskową w porcie. Chociaż się zastanawiam, czy by nie jechać tam na kopalnię żelaza. Ewentualnie nie udać się w jakieś inne miejsce. Też by mogło być ciekawe. O, tu mamy tylko dwa przewozy logistyczne na bazę wojskową w porcie, czyli na... Ja nie wiem, czy tutaj też by ewentualnie mógł jechać Węgier, czy... Stąd będą tam jakieś w ogóle zlecenia. I dlatego mam taki mały dylemat. Ale wiecie co, drodzy Państwo, może, że jako ten, że nie mamy, na razie wszystko jest tajne. Bo to wymaga trzeciego poziomu, a trzeci poziom licencji kosztuje 400. Tysięcy, jeszcze trzeciego poziomu też wymaga. No... No, trzeciego poziomu... tych stóp transportów niebezpiecznych, więc... Na moje. Wsiadamy do naszych lokomotyw. I udajmy się do kopalni węgla, a potem ewentualnie do kopalni żelaza. A jeszcze hamulce, bo pewnie. Oczywiście zaciągnięte były. To jest odstęp, jest. Okej. Okay. Wejdź tu. Okej, okay, kierunek do przodu, wyluzowane, wyluzowane cieraczki. Ek. No i nadajemy mocy, nie? I teraz prosto, prosto i będziemy się potem cofać. Dzisiaj taki jest plan. Tutaj mamy całe 2 stopnie podjazdu. Tu jest 1,6, ale się przemieszczamy. No niestety czasami na pusto też trzeba się przemieścić. Tego FRC bym z chęcią pojechał kiedyś. Przez moją chałupkę przejechać, bo niedawno nie był. I
I zaraz będzie odbicie. Nie w tam, w tam. No tam już widzicie, stoi jakaś parowa lokomotywa nawet. Parowej nie chcemy, bo to są bardzo niebezpieczne lokomotywy. To znaczy, chodzi mi o to, że one tutaj potrafią wybuchnąć i się przejrzeć w tym symulatorze. Tym bardziej, jak się jestem na trybie realistycznym, to by to mogło jeszcze bardziej być zwierciadlone, a ja się tego boję, bo to dużo do zapłacenia by było. Cichutko. Teraz tak, to jest IME. Nie wjeżdżamy od razu na orbę. My się tutaj dotoczymy ładnie do tego rozjazdu. Dobrze, hamaj. Ale paliwa jest cenne, te lokomotywy dużo palą. Ale leci. A widzicie, taka mała jest ta lokomotywka. S282, ładny tender. I to jest ta kopalnia żelaza, no tam... Nie, no w sumie. I też mamy trochę. Zobaczmy, co tutaj jest do targania. Czy to był dobry wybór? Czy też i nie? Wszystko chce jechać na hutę, tak? 516, 516 i 344. W sumie, no taki już słuszny składzik. Już nie wiem, czy tutaj będzie potem sens wjeżdżać. Ile ma 96 minut? To jakie ma oznaczenie? SM. A, czyli tutaj. No to w sumie nie za daleko, tylko tędy trzeba się przycisnąć. Aby było spróbować podjechać na to CM na szybko. Zobaczyć. Że póki co bierzemy te przez lesonka.
teraz tak. C3O, B2O, B4O. Okej. I z tego co widzę, jest tylko do manewrów ewentualnie ta lokomotywa parowa, nic poza tym. Ale trzeba też robić manewry tymi lokomotywami. No naprzód. Czyli na tą hutę jeszcze sobie zobaczmy na SM. My będziemy wjeżdżać od SW. Czyli od... Normalnie na te 734L to będziemy sobie tam spychać, nie? To jedzie na B. 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 B3 i... B3 i... O, patrzcie, to co ładujemy na B2O i B4O jedzie na ten sam tor. I tu też jedzie na B3. Patrzcie, to wszystko jedzie na ten sam tor. Ale ładnie. Fajnie. Fajnie. Trzeba będzie w odpowiednich miejscach to porozłączać. Dobra. Okej. Jesteśmy w domu. Czyli najpierw weźmy to z C3O. Na początku. C3O, jesteśmy. Przestaw. Przestaw. To jest dobrze. To jest dobrze. Okej. Kieraczki wyłącz. Otwar maszynkę. O nie, to wiecie, ja powiem tak. Nie wiem, czy ja z tej kopalni węgla też będę miał jechać na hutę, nie? To mnie najbardziej irytuje. Jest taka niewiadoma, czy tam mają zlecenie na hutę, czy też i... Nie. To na tej mapie ogólnie, to jakieś tam kropeczki są, nie? Na przykład tu jest MB ten. Żółta. To są niby IME i CM, są kolory takie same. Że też to będzie ładunek na hutę. No ile te kropeczki w ogóle coś nam mówią. Za szybko nie jechałem. Kończyło się jak zawsze, nie? Uderzeniem. Wagonowi się nic nie stało, na szczęście. C3O mamy wzięty, 729. Jeszcze sobie sprawdźmy. 4, 5, 6 tutaj mamy wagon. To jest początek. 7, 5, 6 będzie, o właśnie, tu na końcu luzujemy. Dobrze.
Teraz trzeba wyjechać. Skąd my mamy brać? Potem jeszcze te towary. Tu jest B, ale... Ile? B2, o! B4, o! Lewo i na prawo, dobra. Jest na B3, o! B2 oznaczy się. A tu ustawimy na B4, o! I teraz tylko tą dźwignią trzeba manewrować, okej. Okay. Skład nie powinien być za długi, ale za to ciężki. Okej. Lecimy kontrolować. Gdzie jestem? Okej, na razie jedziemy na co? Na B4A. Mieli mały procent siły hamowania. Czy to jest sens jeszcze po tamten będzie wjechać? No nie jestem zbyt delikatny na tej ulicy. No matko, i też trzeba teraz lecieć, nie? Tragedia. Człowiek stara, a to... Tutaj nie, tutaj. Tak, tutaj, dobrze. CBK 601. CBK
张设一色天的那是。Okej, tutaj tylko cztery wagony, nie? Dobra, ten hamulec z tej strony. Luzujemy. Lecimy. I do przodu. Trzysta czterdzieści cztery. Teraz mamy jakieś 800 ton na haku. Tylko czy tyle rozpędu ma wystarczy, żeby pod tą górę tam podjechać? Już się zaczyna pod górę, nie? Dzieci, już kawałeczek tylko. Dobra, cofaj. Cofaj. Ej, słyszysz mnie? Masz cofać. Ej, cofaj. O tyło. Radę? No, daję radę. Mało pomału, ale idzie. Ciężki skład, to nie będziemy go poganiać. To mamy zlecenie, to? Nawet 542. Dobra. 140 to będzie na końcu zahamowany wagon. No dobrze. A nie, ten jest zahamowany, to nie ciekawie. To ten był 542. Dokładnie. Dobrze. To my będziemy wyruszać. Drodzy Państwo, zobaczycie to już w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć.